Witajcie moi kochani, z tej strony Piotr Zaręba, pamiętnik zootechnika, czyli zootechniczny głos w Twoim domu i o Boże. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie cielętom, będzie to podsumowanie, w miarę krótkie, zwięzłe, bo zauważyłem, że takie wolicie niż takie bardzo, bardzo długie, rozwlekłe wywody. Oprócz tego, no niestety, nie będzie to prezentacja z różnych gospodarstw. Niestety większość gospodarzy no nie zgodziła się na nagranie, na sfilmowanie. Przy na sam koniec będzie mała niespodzianka. Krótki wywiad z osobą, która zajmuje się tym bardzo, bardzo wiele lat. Ma na tym polu bardzo, bardzo fajne i doświadczenia, i bardzo, bardzo ładne wyniki, ale to już na samym końcu. Co jeszcze z nowych rzeczy? Dziś mamy 28 kwietnia, przepraszam, 29. Jutro, czyli 30, wyjeżdżam do Neustadt, do Niemiec, gdzie wraz z przyjaciółmi z BVN-u oraz z przyjaciółmi z MCB będziemy oglądać topowe buchaje rasy simmentalskiej. Co roku 1 maja BVN prezentuje swoje najładniejsze zwierzęta w trakcie parady. Część tych zwierząt można również zobaczyć w trakcie parad organizowanych w Krasnym pod Rzeszowem, ponieważ firmy BVN Neustadt i MCB Krasne ze sobą współpracują. Razem ze znajomymi wpadliśmy na taki pomysł, że sobie tam po prostu prywatnie pojedziemy i pooglądamy. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jak najwięcej, jak najlepszego materiału, chociaż ostrzegam, będzie to materiał tylko i wyłącznie z komórki, ponieważ no, nagrywam tylko komórką, żadnego innego profesjonalnego sprzętu nie posiadam. A więc dobra, przechodzę do cieląt. Proszę Państwa, uświadommy sobie i przypomnijmy podstawowe zasady. Ciele po porodzie trafia w czyste, suche miejsce. Zgodnie z prawem nie może być przetrzymywane na uwięzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W ciągu pierwszych 2 godzin musi wypić przynajmniej raz 2 litry dobrej jakości siary. 4 litry w ciągu 4 godzin, no nie, będzie 5 od porodu. To jest bezwzględne. Jedziemy dalej. Ciele zawsze poimy przez smoczek. Jeśli myślimy poważnie o wyhodowaniu dobrych zwierząt, które będą rosły szybko, będą zdrowe, pojmy przez smoczek. Nie wracam, nie powtarzam, dlaczego. Jeśli ktoś chce sobie przypomnieć, zapraszam do pierwszego odcinku o cielętach, gdzie tłumaczę, czym jest rynienka. Zapraszam do odcinka drugiego o cielętach, gdzie jest tłumaczone, co może być podawane, jak to się mówi, z miski, a co musi iść przez smoczek. Jedziemy dalej. Im lepszy preparat mlekozastępczy, tym szybsze tempo wzrostu i tym większe bezpieczeństwo. Przy czym nie wierzmy w preparaty doskonałej jakości w cenie średnich preparatów. Jeśli ktoś zainwestował w surowce, to musi to po prostu musi zwrócić. Więc cena z reguły jest adekwatna do jakości. Następna rzecz, o której musimy wiedzieć. Pasza typu CJ. Podajemy ją albo w formie muski, albo w formie zwykłej CJ-ki. Nieważne, czy to jest to granulat, czy pasza sypka. Ciele musi ją otrzymywać od już 5-6 dnia życia, może nawet trochę wcześniej, żeby się przyzwyczajało, do 3 miesiąca życia dowoli, następnie przez jeszcze miesiąc około 2 kg na łeb dziennie. Dalej, preparaty mlekozastępcze, nie bawimy się ze stężeniem. Stężenie preparatu powinno być zawsze zbliżone do stężenia suchej masy naturalnego krowiego mleka.
czyli 14, 13 to jest tak na granicy. Najlepiej, żeby to było około 14-15% suchej masy w płynie. Co jeszcze musimy pamiętać? Pojemność trawieńca, czyli ta część żołądka krowy, do którego trafia mleko poprzez smoczek i rynienkę przełykową, u nowonarodzonego cielęta to jest tylko 2,5 litra. Pamiętajmy o tym i nie przepajajmy cielęcia jednorazowo. Jeśli chcemy podać więcej preparatu, czy więcej naturalnego mleka, pojmy go częściej, ale nie więcej. Optymalną ilością płynu dla już pobierającego paszę, pijącego ładnie cielęcia, to jest 7,5 litra płynu w ciągu dnia, w ciągu dwóch odpoi, bo jest to najłatwiejsze organizacyjnie. Idealnie byłoby 3 odpoje. Ale chodzi o to, żeby ten kilogram suchej masy mlecznej, czyli bądź preparatu mlekozastępczego, bądź suchej masy z mleka, trafiło do trawieńca w ciągu dnia. Co jeszcze musimy wiedzieć i pamiętać? Stały dostęp do czystej, świeżej wody, stały dostęp do czystej, świeżej paszy, dostęp do jakiegoś źródła włókna. Czy to będzie siano, czy to będzie kupny, gotowy, specjalny TMR, nieważne. Ważne jest, żeby było to dobrej jakości, czyste, bezpieczne włókno. Jedziemy dalej. Kiedy kończymy odpajanie mlekiem? W przypadku bardzo mocnych preparatów mlekozastępczych, ale podkreślam to, bardzo mocnych preparatów mlekozastępczych, możemy zakończyć odpój na 8. tygodniu życia cielęcia. Czyli tak naprawdę mamy 6 tygodni realnego pojenia, bo pierwszy tydzień, większość jego to jest siara, ostatni tydzień to jest schodzenie przez 7 dni o 1 litr płynu mniej. Przypominam, nie żonglujemy stężeniem. Dajemy po pół litra mniej na każdy odpój, ale tak samo gęstego preparatu. Dlaczego? Tłumaczę to w pierwszym odcinku o cielętach. Co jeszcze musimy wiedzieć? Cielętom nie podajemy mocznika. Pamiętajmy, że dobrą cyjotkę jesteśmy w stanie zrobić sami. No jeśli nam się nie chce bawić w dodatkową paszę, możemy ją kupić, ale pamiętajmy wtedy, co może się w niej znaleźć, a co nie powinno się w niej znaleźć. Unikajmy otrąb, unikajmy rzeczy, których nie potrafimy nazwać. Zboże, soja, olej, jakiś kwas i mieszanka mineralna. To jest w zasadzie wszystko, co do szczęścia cielakowi w cejotce jest potrzebne. Jeśli w tym będzie jakaś, nie wiem, marchewka czy coś podobnego, może być, nie musi. Natomiast otręby, żyto, śruta rzepakowa, tego typu rzeczy generalnie nie. No i lepiej, żeby ta cyjotka była dobrze natłuszczona. Odnośnie podawania krowiego TMR-u, o ile ten TMR nie jest mocznikowany, nie zawiera azotu w formie niebiałkowej, możemy spokojnie od około 5 tygodnia życia cieląt taki TMR, jeśli mamy duże stado, najlepiej z jedynki, podawać powoli tym cielętom, żeby się przyuczały, dosypując do niego odrobinę cejotki. Natomiast jeśli odchowujemy później jałówki, to od początku, kiedy zaczniemy podawać ten TMR, ładujemy go dowoli aż do końca 12 miesiąca życia. Efektem tego powinny być naprawdę piękne, wyrośnięte, zdrowe, duże sztuki, które dopiero powyżej 12 miesiąca życia traktujemy troszeczkę słabiej, jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię. Pilnujemy, żeby dalej miały witaminy, żeby dalej miały białko, żeby dalej miały dobre frakcje włókna. Natomiast odpuszczamy generalnie skrobie, tak żeby one nam się nie zatuczyły, żeby później nie było problemu z tymi krowami jako pierwiastkami, z przemianą materii. Chodzi mi tutaj o to, żeby nie było problemów ketozowych. Natomiast wszystkie duże sztuki, ładnie rozrośnięte, z reguły z nimi jest mniejszy problem.
A teraz na zakończenie kilka słów z mojego ostatniego spotkania z panią Kasią Słowik. Dla osób, które nie są z południa Polski, może trochę przedstawię. Pani Kasia jest zootechniczką, która pracowała na kilku dużych fermach, gdzie osiągała naprawdę fajne wyniki. Między innymi były to przedostatnio było to gospodarstwo Diament, spółdzielnia kombinat Diament w Żabnie. Aktualnie jest to nowe stado w miejscowości Kwiatonowice, Nowa Obora, gdzie no to stado od podstaw pani Kasia będzie prowadzić. Co można powiedzieć? No, pani Kasia specjalizuje się w organizacji rozrodów, w zarządzaniu stadem i ma pod tym względem ogromną, ogromną praktykę oraz bardzo dobry zmysł obserwacji. Lubi obserwować, zapisywać, porównywać i wyciągać wnioski, co w pracy zootechnika jest jedną z podstawowych rzeczy. Nie chodzi o to, żeby tylko przekładać, machać codziennie to samo, ale żeby zawsze szukać, co może przynieść zmianę, poprawę. Także ja już się zamykam, a teraz posłuchajmy, co na temat różnych sposobów odchowu cieląt ma do powiedzenia pani Kasia. Różnica była diametralna miała w granicach 15, wynikała z używania lepszych i gorszych preparatów lekozastępczych o bardzo podobnej cenie i wynosiła około 15 kg na cielęciu przy 60 dniach od pasu. Cielęta, które były karmione gorszej jakości preparatem lekozastępczym, te 15 kg wynikało z braku odpowiedniego białka zwierzęcego, tylko zastępowane było białkiem roślinnym. Powodowało to, że zamiast tych 150 gramów pójła, znaczy 150 gramów preparatu, pobierały 100, 120, bo przy większej ilości preparatu lekozastępczego po prostu cielęta mi poddymało lub zdarzało się, że po prostu rano przychodziliśmy i cielęta były padnięte. Natomiast przy lepszej jakości preparatów lekozastępczych w 3 kg jednorazowego pójła mieszaliśmy około 150, nawet do 170 gramów preparatu lekozastępczego, tak żeby łącznie za cały dzień ciele zjadło około kilograma proszku w formie preparatu lekozastępczego. Jaka była później różnica na tych zwierzętach, które się odpoiły dobrze i źle już na dorosłych krowach? Po pierwsze okres inseminacji. Cielęta na złym mleku rosły nam tak, że w wieku już 15-16 miesięcy miały 350 kg. Co do wskaźników zacieleń, no to powiedzmy w granicach do 1,5 słomki zużycia nasienia. Przy lepszym preparacie mlekozastępczym ja inseminowałam jałowki w wieku 12 miesięcy, w wadze 400 kg. Więc tutaj na samej tej różnicy wieku i masy zużycie nasienia spadło mi do 1-2. Oczywiście mówimy o seksowanym nasieniu, tylko i wyłącznie, bo takie używam, nie używam żadnego innego, bo tradycyjnego ze względu na to, że dużo łatwiej było zacielenie, więc to szło praktycznie w 100% jałówkami nasieniem seksowanym. Natomiast później, jeżeli chodzi o dorosłe krowy, to wiadomo, zupełnie inaczej wyglądało pobranie. Nie miałam problemów z ketozami, dużo łatwiej mi te krowy wchodziły w laktację i praktycznie porównując dane sztuki, to myślę, że w granicach 700 do 800 litrów na danej laktacji było mleka więcej. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Na jak dużym stadzie były prowadzone te doświadczenia, ta praktyka? Bydła mlecznego 300 sztuk. Z tego doju było około 260-270 sztuk. I średnia wydajność? 12 tysięcy z obory w szczycie. To była maksymalna wydajność, którą żeśmy osiągnęli. A tak w granicach utrzymywaliśmy się dłuższy czas między 11,5 a 11,900. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę.